Inkubator przemysłowy we Włoscowie to pierwszy etap realizowanego przez powiat opatowski Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolnej. Na budowę hali na terenie byłej cukrowni samorząd powiatowy otrzymał 16 milionów złotych z pierwszej edycji programu Polski Ład. Ale wymagane jest również dofinansowanie z własnego budżetu, na co muszą zgodzić się radni Rady Powiatu Opatowskiego. Ci jednak zdecydowali o zdjęciu z porządku sesji punktu o przesunięciu środków. Dziwi mnie to, ponieważ w przeszłości ten projekt przechodził jednogłośnie, bez szerszej tutaj dyskusji. Włostów rzeczywiście jest od 2 lat obrabiany. Jest to sztandarowy program i projekt powiatu opatowskiego. Natomiast radni uznali, że wiedza, jaką posiadali na ten temat, jest zupełnie niewystarczająca. Rozmawialiśmy wcześniej o inkubatorze przedsiębiorczości, o manufakturze spożywczej, Aqua Fresh Parku i w sumie radni się pogubili, nie wiedzieli, który etap, za co mamy płacić, do czego dokładać i jak ostatecznie ta inwestycja ma wyglądać. Wątpliwości radnych zostały rozwiane i na kolejnej sesji 16 radnych zagłosowało za przekazaniem z budżetu powiatu 586 tysięcy złotych na dofinansowanie budowy hali. Dofinansowanie pierwszego etapu nie kończy dofinansowania całej inwestycji, więc to jest rzeczywiście obciążenie duże dla budżetu teraz i na przyszłość i należało się dobrze zastanowić, no i analizie poddać te inwestycje w sposób właśnie taki, jak zrobiliśmy. W pierwszym etapie na terenach po cukrowni we Włostowie powstanie hala o powierzchni 4000 m2. Będzie to miejsce pod wynajem dla przedsiębiorców. Jesteśmy po ogłoszeniu przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj. Podejrzewam, że etap projektowania potrwa około 5 miesięcy i liczę, że około listopada, grudnia będzie to przysłowiowe wkopanie łopaty. Powiat opatowski na dokończenie inkubatora przemysłowego ma przyznane 10,5 miliona złotych z drugiej edycji programu Polski Ład. Od lat 90., od transformacji ustrojowej, nie było takiego przedsięwzięcia o charakterze rozwoju gospodarczego, jak to we Włostowie. Świętokrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Rolnej we Włostowie ma być kompleksem, w którym funkcjonować będzie zarówno produkcja, jak i przetwórstwo oraz strefa handlowa. Agro Fresh Park oraz manufaktura spożywcza to kolejne etapy tego przedsięwzięcia.